Jeszcze chwila i konie ruszyły. I jako ostatni Doc Davis, a tam tymczasem na front wychodzi Devin Vedetal. Na pierwszej pozycji, na drugiej Yamas Shumava, na trzeciej Dark King. Tam tempo nie jest specjalnie mocne. Przesunął się na trzecie miejsce Neapol. Neapol na czwarte cofnął Dark King. Dalej na piątej pozycji Fly Detenier. Z tyłu jest Blue Pearl i z tyłu również Doc Davis. W tej chwili on jest ostatni. No teraz chyba troszeczkę mocniej pociągnęła Devin Vedetal. Ma przewagę. Goni ją Yamas Shumava. Na trzeciej pozycji Neapol. Konie mają do pokonania jeszcze jakieś 1400 metrów. 1400 metrów. Wzmacnia tempo Devin Vedetal. Na drugiej pozycji Yamas Shumava. Dalej dwa konie blisko siebie. To są Neapol oraz Dark King. Tam dalej Fly Detenier. Jest tam też Blue Pearl. I ciągle na ostatniej pozycji Doc Davis. Do celownika jeszcze jakieś 1100 metrów. Za chwilę wejdą w zakręt. No początek był wolny, 34,9, bardzo wolna ta pierwsza ćwiartka, pierwsze 500 metrów. I do celownika jeszcze zostało jakieś 800 metrów. Ucieka ta Devin Vedetal, goni ją Yamas Shumava, dalej Fly Detenier, w mocnym posyle już tam Neapol. Na Neapolu musi mocno pracować jockey Aleksandr Kabardow i dwa konie w odstępie, to są Blue Pearl i ostatni Doc Davis. Te konie z dużą stratą wyjdą na prostą. A tutaj wyprowadza Devin Vedetal. Blisko i nie już jest Fly Detenier. Tam również jest blisko Yamas Shumava. Rozpoczyna finish Dark King. Jednak ta ucieka dość ma sporą przewagę. Jednak do celownika to jest jeszcze jakieś 300 metrów. Fly Detenier tam takuje, ale tutaj kapitalnie idzie Dark King polem. Do celownika jeszcze 200 metrów. Devin Vedetal utrzymuje przewagę, ale Dark King się do niej zbliża. Błyskawicznie finiszuje. Doszedł jej do szyi i dwa konie idą łeb, łeb, ale Dark King tutaj wygrywa ten wyścig. Druga Devin Vedetal, trzecia Fly Detenier, czwarta Yamas Shumava, a ostatni Doc Davis.